Pan samochodzik Florenys zalewa. Rozdział dwunasty. Nocą nie dawały mi spokojnie spać dwa duchy. Jednym z nich był anioł Paweł, zapewne z któregoś z ważnych chórów niebiańskich ubrany w białą szatę, której krój i fason znamionowały ręka świetnego krawca, drugi diabeł pawlucha, okopcony był i usmolony. Nawet ogonek miał przypieczony na końcu. Na który to koniec od czasu do czasu dmuchał z wielką troską. Biały chciał, żebym zostawił chłopców w spokoju i nie narażał ich życia, a o zamierzonym przestępstwie jeszcze raz powiadomił policję. Czarny przeciwnie. Widział w strzelaninie z udziałem bezbronnych nastolatków pyszną zabawę. Mnie zaś zalecał tylko działanie na dwie strony. Najlepiej ukrycie dla siebie skarbów, a wydanie w ręce policji i moich wspólników. Taka to diabla natura. Gdyby mógł, wsadziłby także mnie za kratki. Nie dlatego, bym poniósł zasłużoną karę, a tylko dlatego, żeby zrobić mi na złość. Na razie jednak walcząc z Pawłem o Mandusze, Pawlucha bił na alarm, że może włamanie łamanie się przestępcom i jeszcze jedna zbrodnia pozostanie bez kary. Namieszały w mojej głowie duszki co niemiara i zasnąłem dopiero na tranem. Byłem zmęczony. Ale przynajmniej wiedziałem, jak mam postąpić. Rankiem, gdy chłopcy pojechali na trening, spakowałem manatki i wyjechałem z garażu. Miałem zamiar ponownie dotrzeć do komendy wojewódzkiej policji w Olsztynie i przynaglić nadkomisarza, suświło do energiczniejszego działania w sprawie baziak kontra zamek. Chłopcom zostawiłem kartkę następującej treści. Z pozdrowieniami. Walka z bandytami to nie zajęcie dla nastolatków i historyków sztuki. Doszedłszy do takiego wniosku, wycofuję się z akcji Floren i Wam nakazuję zrobić to samo. Jeszcze dziś będę na policji i spróbuję namówić ją, aby czujniej zajęła się Baziakiem. Sądzę, że mi się to uda. Gdybym poniósł klęskę w gmachu organów ścigania, wtedy pomyślimy, co robić dalej. Bądźcie cierpliwi. Paweł. Liczyłem na to, ba byłem przekonany, że jeśli jeszcze raz i to dokładnie zreferuję nadkomisarzowi sprawę Baziaka, dni tego łotra będą policzone. Wyjeżdżałem już z zalewa, gdy zobaczyłem, że stojący obok Toyoty koroli na warszawskich numerach rejestracyjnych młody mężczyzna z brudką daje mi rozpaczliwe znaki, aby się zatrzymał. Stanąłem. Gość podbiegał i już z daleka krzyczał. Jak to miło spotkać warszawiaka. Zdradziły mnie numery rejestracyjne. Tu nikt nie chce udzielić najprostszej informacji. Uwieli się na nas czy co? Wysiadłem z Rosynanta. Czym mogę panu służyć? Też jestem tu obcy, ale może. Szukam ulicy Cichej numer 14. Brodaty spojrzał na kartkę trzymaną w ręku. Nagła myśl przemknęła mi przez głowę. Masz przed sobą piątkę. Peca. Gdzieś tam aniołek Pawełek załamywał ręce, a diabełek Pawlucha z radości wymachiwał ogonkiem. Nieważne. Do dzieła, Pawle. Może zechce pan cerknąć tutaj? Mam plan miasteczka, uczyniłem zapraszający gest ręką w stronę Rosynanta. Rozejrzałem się wokół. Pusto. Facet zareagował tak jak zareagowałoby dziewięciu na dziesięciu na jego miejscu, zajrzał do Rosynanta. Gdy się pochylał, włączyłem przycisk z gazem paraliżującym. Padł, tak to się kiedyś mówiło, jak kawka. Mała dawka ci nie zaszkodzi, wymruczałem, a przedwczesne przebudzenie może przynieść dużo kłopotów i nam, i tobie. Stanąłem na zewnątrz samochodu i potraktowałem rzeczywiście małą dawką gazu piątkę. Zostawiłem z szeroko otwartymi drzwiami rosynanta i poszedłem do ceroli. Kluczyki tkwiły w stacyjce. Wyjąłem je i zamknąłem samochód. Jeszcze się przydasz, o ile cię nie ukradną lub nie obrobią dokładnie, skończyłem znając chorobliwą wręcz miłość naszego narodu do samochodów i motocykli, szczególnie cudzych. Wróciłem do Rosynanta. Ostrożnie powąchałem powietrze w jego wnętrzu, ale nie wyczułem zapachu gazu. Piątka spał za to spokojnie jak niemowlę. Przepchnąłem bezwładnego na siedzenie obok i ruszyłem modląc się, żeby w maleńkim zalewie pech nie zesłał mi patrolu drogówki, który mógłby się zainteresować mężczyzną leżącym na siedzeniu jeepa. Na szczęście pech tego dnia zdawał się być daleko. Spokojnie zajechałem pod dom państwa bienów. Wybiegli z niego Andrzej i Łukasz. To tak się pan nas pozbywa wymachiwał kartką, zapewne moim listem. Dlaczego pan jeździ tak jawnie po mieście, chce pan, żeby go rozpoznali? Zatroszczył się Łukasz. A myśmy już myśleli, że pana porwali, nie dał się wyprzedzić w trosce o mnie, Andrzej. Zaśmiałem się. Przepraszam, później wszystko wytłumaczę. Na razie niech wam wystarczy, że nie mnie porwali, tylko ja porwałem. Pan. Kogo? Piątkę, czyli z A niech to. Chłopcy nie mogli wyjść z podziwu. Dobrze, już, dobrze, przerwałem zachwyty. Andrzej, jest w waszym domu jakaś pusta piwnica? Jasne. Nawet dwie, póki jeszcze nie sezon na ziemniaki. No to chodźcie tutaj. Pomóżcie mi drania zataskać do piwnicy. Tylko nie wiem, zająknął się Andrzej. Rozzłościłem się. Czego nie wiesz? Czy rodzice będą zadowoleni? Że w naszej piwnicy bandyta. Zmierzwiłem mu włosy. Ech, ty. Akurat rodzice mu w głowie. Nie martw się. Kiedy wrócą, po specu już tu śladu nie będzie. Najwyżej dostaną od władz nagrodę za obywatelską postawę. Chyba, że tak. Żadne chyba, tylko na pewno. No, bierzcie się, chłopaki, za klienta, póki ulica pusta. Niczego tak nam nie potrzeba, jak świadków. Chwyciłem speca potramiona, ramiona, chłopcy za nogi i raz, dwa gnieśliśmy go na werandę domku. No, to teraz, korzystając, że baziakowców nigdzie nie widać, wstawiamy Rosjananta do garażu, a przy okazji poszukamy kilka łańcuchów i kłódek. A na co on panu? Posłużą nam do skonstruowania czegoś w rodzaju kajdan, które utrzymają speca w miejscu, jakie dla niego wyznaczyliśmy. Jak postanowiłem, tak zrobiliśmy. Rosynant skrył się w garażu, a Spec w chłodnej, suchej piwnicy, gdzie przykuliśmy go za nogę do rury wodociągowej systemem przemyślnych kajdan. Cóż, nie było to może najprzyjemniejsze miejsce na świecie, ale każdy czasem ma to, na co zasługuje. A coś mi się wydaje, że Spec zasługiwał na pobyt w miejscu znacznie mniej miłym niż piwnica państwa bieniów. Tymczasem spec spał słodko na przywleczonym przez Andrzeja materacu, a ja miałem inne zajęcie niż troskę o jego sen. W kieszeni speca znalazłem portfel z jego dokumentami, dowód osobisty, prawo jazdy. Nie interesowało mnie w tej chwili, czy są to dokumenty prawdziwe czy fałszywe. Interesowały mnie przyklejone do nich zdjęcia. Wysłałem Andrzeja do garażu. Aby przyniósł mi walizeczkę, którą znajdzie pod tylnym siedzeniem. Chwila i chłopak był już z powrotem. Proszę. Oto walizka, o którą pan prosił, powiedział z dumą stawiając walizkę na stole. Otworzyłem ją. O rany wyrwał się jednoczesny okrzyk sust chłopców. Walizeczka zawierała bowiem komplet akcesoriów charakteryzatora, sztuczne wąsy. Włosy, brwi i brody oraz barwne szkła kontaktowe, szminki, konturówki, pudry i tusze, a także farby do włosów. Zszedłem do piwnicy. Trudno. Czasem trzeba być okrutnym. I uciąłem nożyczkami pukiel włosów naszego śpiącego podopiecznego. Ufarbowałem sobie włosy na podobny kolor. Niektóre barwniki i kleje były wodoodporne. Po czym przymierzyłem i przykleiłem otaczającą podbródek i policzki wąską brudkę, zwaną podwodniacką. Na koniec wyposażyłem oczy w szkła kontaktowe o ciemnobrązowych tęczówkach. Teraz porównałem swoją podobiznę z lusterka z kolorowymi zdjęciami z dokumentów. Podobieństwo było ogromne. Po czym zszedłem z chłopcami do piwnicy, gdzie spał jeszcze pan Witoltyński. Zapomniałem powiedzieć, że, wedle dokumentów, tak nazywał się spec. Ilustro i wrażenie, jakie wywarłem na chłopcach, potwierdziły, że moja praca nie poszła na darmo. Mogłem zabrać się do następnego etapu. Zanim jednak on nastąpił, ostrzegłem chłopców. Widzicie, dokąd sięga leżący i przykuty do rury spec. Zaznaczcie to miejsce na ścianie. No, dodajcie jeszcze 20 centymetrów. Dotąd wolno wam się zbliżać najdalej do tyńskiego czy, jak kto woli, piątki. Jedzenie dalej przysuwajcie mu na desce i też bądźcie gotowi odskoczyć w każdej chwili. Nie dajcie się podpuścić na żadne nagłe choroby czy ataki. Odkręcimy ten zawór. Tu będzie mógł sobie zrobić Siusiu i co tam chce. Mówcie mu zawsze, że ktoś dorosły jest na górze, tylko nie chce mu się fatygować na dół, i że jeszcze z nim pogada. I to ostro. Zrozumieliście? Tak, niezbyt pewnie, odpowiedział Andrzej. Pewnie, szarpnął głową Łukasz. No to trzymajcie się, pilnowanie tego klienta nie potrwa długo. Najwyżej dzień? Dwa. A pan spytał Andrzej. Dokąd pan się? Zaczął Łukasz i przerwał ze śmiechem. Po co ja głupi, pytam. Przecież po całej tej maskaradzie to jasne jak słońce. Wybiera się pan w gościnę do Baziaka jako ten, jak mu tam, tyński, spec. Roześmiałem się. Tylko dziwi mnie. dlaczego zrezygnował Pan z Rosynanta? Ciągnął: Łukasz, przecież taki wyjątkowy samochód bardzo by się panu mógł przydać? Rezygnuję właśnie dlatego, że jest taki wyjątkowy. Ja się zmieniłem dzięki tej charakteryzacji, ale samochód pozostał taki sam a już niektórzy mówią o mnie uczeń pana samochodzika. Zresztą dziedziczę po specu wcale niezły samochód, Toyota Corolle. Spakuję teraz trochę swoich rzeczy, fajkę i puszkę z zieloną herbatą zostawiamy pod szczególną waszą opieką i ruszam do Toyoty, aby zajechać nią z fasonem pod dom Baziaka. Chociaż z tym fasonem to może nie wyjść, bo naszych przyjaciół gdzieś poniosło. Wyjrzyj, Andrzej, przed dom. Czy ulica Pusta? Nie powinien nikt zwracać na mnie uwagi. Ostatecznie niczym się nie wyróżniam, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże. Ulica Pusta, wrócił z meldunkiem Andrzej. No to cześć, uścisnąłem ręce chłopców. Pamiętajcie w razie czego, że telefon mam ze sobą. Tak, nieśmiało odezwał się Andrzej. Tylko, że swój telefon zostawił pan w Rosynancie, a numeru telefonu speca nie znamy. Uderzyłem się pięścią w czoło. Aż zadudniło. Faktycznie. Jeszcze raz sięgnąłem do portfela odziedziczonego po specu. Na szczęście była tam i wizytówka. No, macie numer 0601 644 245. A hasło? Przecież może się zdarzyć, że wpadnie im pan w łapy, że pana rozszyfrują i co wtedy? Pod lufą pistoletu będzie pan mówił. Co mu każą, zaniepokoił się, łukasz. Uśmiechnąłem się. Dobrze. Niech będzie hasło. Głupek. Jak, oburzyli się chłopcy. Głupek. Też mi hasło. Lepsze niż inne. Teraz ja się oburzyłem. Im słowo mniej znaczące, tym bezpieczniej go używać. Przeciwnik nie domyśli się, że hasło zostało już przekazane dzwoniącemu lub odbierającemu telefon. Ma pan rację, zgodził się Andrzej. Zgoda, uścisnąłem jego rękę, czasem mam. Niech się pan trzyma i nie wstydzi dzwonić o pomoc, podał mi dłoń Łukasz. Obiecuję, że nie będę się wstydził, odpowiedziałem patrząc mu poważnie w oczy. Chciałem coś jeszcze powiedzieć do Andrzeja, gdy dostrzegłem, że ten wpatruje się w drzwi prowadzące w głąb domu jakby miał ukazać się w nich potwór z siedmiu wysp rozśmieszył mnie co tak stoisz chłopak wzdrygnął się usłyszałem brzęk łańcuchów z piwnicy no i co z tego chłopak zdenerwował się a to że spec się obudził wzruszyłem ramionami jeszcze raz powtarzam co z tego broni gość nie ma bo go obszukałem Zresztą nie w zwyczaju tego typu fachowców wchodzić ze spluwą. Poza tym to on jest przykuty do rury, nie my? Fakt, że trzeba gościa odwiedzić przed moim zniknięciem. Andrzej, dawaj kominiarki. Ja? Kominiarki? Tylko nie udawaj, że ich nie masz w domu. No, dawaj, nie będę cię oskarżał o chuligaństwo na spokojnych ulicach zalewa. Kominiarki się znalazły. Ale tylko dwie. Łukasz, zostaniesz tutaj. Masz odpędzać nieproszonych gości. Znów ja zostaję, jęknął chłopak. Trudno. Kominiarki są tylko dwie. Klepnąłem Andrzeja po ramieniu. Ani słowa do speca. Choćby ubliżał, błagał lub obiecywał złote góry. Ani słowa i cały czas w kominiarkach. Będziesz wyglądał na starszego. A poza tym taki wygląd opiekunów napędzi mu stracha. Tak więc schodzić do piwnicy zawsze we dwójkę. Ten drugi ma mieć klucze od kłódek. Nie odzywać się ani do siebie wzajemnie, ani do speca. No, Andrzej, kominiarka na głowę i schodzimy. Spec siedział na materacu i już próbował kawałkiem drucika otworzyć kłódkę. Nasze pojawienie się wywołało u więźnia wybuch wściekłości. Ech wy, ciecie prowincjonalne. Nawet nie wiecie, na kogo się porywacie. Macie przechlapane. Da się ruskim parę groszy, przyjadą i was sprzątną. Nie dokablujesz im na nas, powiedziałem obojętnie. A to niby dlaczego, oburzył się spec. Ty mi zabronisz. Skinąłem głową. Zabronię i pochowam cię do tego czasu. Podszedłem i wyrwałem ze znieruchomiałej dłoni speca drucik. Machnąłem ręką na Andrzeja. — Widzisz, do czego doprowadza dobre serce. Bierz mi ten materac i dokładnie przeszukaj, czy nie ma w nim jeszcze jakichś drutów. Dopiero wtedy daj temu biedaczkowi, kopnąłem speca niezbyt mocno, ale dotkliwie w chudy tyłek. — Łoj — potwierdził celność kopnięcia. — Ty mi tu nie jęcz — powiedziałem — tylko sieć cicho, bo jak na górze usłyszę, że coś kombinujesz, to biedny będziesz. Żarło będzie ci przynosić ten małolat i jeszcze jeden. I my możesz się skarżyć. Obejrzałem jeszcze łańcuch i kłódkę. No, nie powinieneś tak łatwo z tych kajdan wyleść, choć to prowizorka. Dla twej pamięci podaję, że na górze zawsze ktoś będzie czuwał ze spluwą, kiwnąłem na Andrzeja. Idziemy. W holu jeszcze raz zwróciłem uwagę, żeby materac był dokładnie przejrzany zanim podrzucą go specowi. Tak. Macie go podrzucić, a nie podejść i położyć. Pamiętajcie o odległości, na jaką do pana Tyńskiego możecie się zbliżyć. Podjechałem pod dom Baziaka. Białego Mercedesa nigdzie nie mogłem dostrzec. Wysiadłem z Tojoty i podszedłem do furtki. Okazała się zamkniętą. Na wciskanie guzika dzwonka też nikt w domu nie reagował. Wróciłem do Toyoty i rozsiadłem się wygodnie pogrążając się w literaturze sportowych gazet, których spory plik wiózł w samochodzie pan Witoltyński. Szczególnie interesowały go te, które podawały wyniki totalizatorów, od totka i piłkarskich poczynając, a na końskich wyścigach kończąc. Wreszcie odłożyłem gazety czując miły dreszczyk emocji przebiegający mi wzdłuż kręgosłupa. Fuliczkę wjechał biały Mercedes. Podjechał blisko i zatrzymał się maska w maskę z Toyotą. Z za kierownicy przybyłego wozu wyskoczył baziak i ruszył w moją stronę. Wysiadłem i ja z samochodu przeciągając się lekko, jakbym długo czekał na upragnionego znajomego. Baziak wyciągnął rękę, którą serdecznie uścisnąłem. Pan tu na kogoś czeka? Sięgnąłem bez słowa za kołnierzyk koszuli i wydobyłem złoty łańcuszek ze zwieszającym się Florenem, przełożyłem go przez głowę i podałem, wciąż milcząc, Baziakowi. Ten chwycił łańcuszek i podniósł Floren do oczu. Sprawdza nacięcia, pomyślałem. Wreszcie rozpromieniony, machnął ręką na swoich, którzy wysypali się z Mercedesa i podbiegli ku nam. Niech pan pozwoli, głos Baziaka nabrzmiał patosem, że mu przedstawię. Dwójkę, trójkę i czwórkę przerwałem mu ku jego zmieszaniu. Pan zapewne jest jedynką, uścisnąłem raz jeszcze rękę Baziaka. Ja natomiast jestem spec, czyli piątka, i już wymieniałem mu ściski dłoni, smukłej dwójki, twardej czwórki i prawie zgniatającej moją trójki. Zaproponowałem, abyśmy przeszli na te, co zostało przyjęte z entuzjazmem. Mercedesa schowano w garażu, a Toyota stanęła na podjeździe przed domem. Z okazji mego przyjazdu Baziak chciał zorganizować małą balangę, ale ja, pamiętając o Zośce, która wszystko donosiła Kowalikowi, stanowczo się sprzeciwiłem. Dziewczyny mają za długie języki. Trójka podrapał się zmartwiony w głowę. To może chociaż po małym kieliszeczku za szczęśliwy przebieg akcji? Skrzywiłem się. Podczas pracy nie piję. Teraz posmutnieli wszyscy. Ale Wy, jeśli macie ochotę, proszę bardzo, uśmiechnąłem się do otaczających mnie ponurych twarzy. Jasne, że mieli ochotę. I to jaką? Od razu urządzono zrzutkę, podczas której baziak, chcąc pokazać, kto jest tu szefem, rzucił na stół znaczny banknot któremu mój nie ustąpił wartością. Spowodowało to, że jak dotychczas mnie szanowano, to teraz pokochano prawie, jako swego chłopaka, który co prawda podczas roboty nie pije, co jest godne szacunku, ale od zrzutki się nie uchyla, czyli jest człowiekiem jak należy. A ja po prostu kombinowałem, że podpici wygadają się czymś, czego po nigdy by nie powiedzieli. Trójka chwycił torby i popędził do sklepu. Dwójka zaczął rozstawiać na stole kieliszki i talerzyki, jako że jednym z zakupionych artykułów miała być świeżutka kaszanka. Baziakowcy okazywali mi tyle szacunku, że rozmowa się nie kleiła. Wreszcie trójka wrócił z zapasem wódki, napoju hop i jeszcze ciepłą kaszanką. – Kaszaneczką nie pogardzisz – spytał mnie Baziak. – Takiej to i w Warszawie nie dostaniesz. Oburzyłem się. Ależ skąd miałbym gardzić takimi pysznościami. Od dzieciństwa przepadam za świeżą kaszanką. To oświadczenie wywołało kolejny wybuch entuzjazmu baziakowców i dało pretekst do wypicia pierwszego toastu, zarównych chłopaków z Warszawy. Dalej nastąpił toast za udaną robotę. Doszedłem do wniosku, że sytuacja dojrzała do zabrania głosu. Rozmawiamy tu tyle o akcji falsztyńskim zamku. Pozwólcie że odpukam w niej malowane drewno, sięgnąłem pod stół. Może więc, jedynka, jako szef, przypomni nam jeszcze raz jej przebieg, dając tym samym okazję do jeszcze jednego toastu. Baziak popatrzył na mnie i przyznam się, że się nieco przestraszyłem. Jego oczy nie były wcale tak pijane, jakbym chciał. Ale popatrzył tylko przez chwilę, po czym sięgnął do szuflady, skąd wyjął odręczny plan zamku w Olsztynie. Wypił jeszcze kieliszek i dopiero wtedy zaczął mówić. Do skoku użyjemy samochodu pogotowia energetycznego z drabinami. Zwinięcie upatrzonego wozu bierzemy z trójką na siebie. Ja też wyłączę oświetlenie zamku. O pierwszej w nocy podjeżdżamy pod zamek od północnej strony, gdzie czeka na nas dwójka, czwórka i ty, piątko. Dwójka i czwórka uzbrojeni w P-64. Które udało nam się zdobyć w miejsce straconych fakcji w, w morongu, mają nie dopuścić, żeby się ktoś tam pętał. Będziecie strzelać, przerwałem niby w trosce o powodzenie akcji. Jeszcze ktoś usłyszy. Baziak machnął ręką. Nie, wystarczy, jak się klienta ogłuszy. To niech dobiorą sobie miotacze gazu, doradziłem. Niezła myśl, poparł mnie dwójka. Baziak skinął głową i mówił dalej. Ustawimy drabinę. Najpierw wchodzi piątka na pierwszy mur, potem dalej i unieszkodliwia alarm w oknie. Otwiera je i załatwia instalację alarmową w salach. Wchodzę z trójką i pakujemy fanty, co cenniejsze i drobniejsze do worków. Znosimy je na dół. Podjeżdża szóstka i do jej wozu ładujemy towar. A strażnicy w zamku udałem zaniepokojenie. Nie ma strachu. Obchodzą zamek co pół godziny. Jeśli będziemy punktualni, czasu mamy aż na to. Z pod zamku odjeżdżamy mercem, szóstka swoim golfem. Skrzywiłem się. Samochód pogotowia, merc, golf i moja Toyota. Toż to będzie parking pod zamkiem. Byle przejeżdżający patrol zwróci na niego uwagę. Baziak się żachnął. A co ma tam robić twoja Toyota? Łyknąłem chopu. Czekać na mnie, bo ja też mam ochotę pryskać spod zamku jak najszybciej. Pojedziesz z nami mercem do zalewa, a tam sobie weźmiesz co role i żegnaj. Nie uśmiecha mi się jazda z wami do zalewa, kiedy wszystkie drogi będą już obstawione z powodu alarmu, jaki spowoduje wykrycie włamania do zamku. Wolę uchodzić za turystę z Warszawy niż za kumpla podejrzanych z zalewa. Albo będę miał swój wóz pod zamkiem, albo się wycofuję z roboty. Zapadła cisza. Wreszcie odezwał się Baziak. Ostatecznie, opodal północnej strony zamku są parkingi, jeden nawet ponoć strzeżony, ale ten nie będzie cię interesował. Za to na innych możesz postawić wóz i nikogo nie będzie dziwił. Ale ktoś może mi go gwizdnąć, gdy my będziemy przy robocie. Ja się ustawię tak, że będę miał na oku i parking. I podejście pod zamek, zaofiarował się dwójka budząc swą decyzją radość kompanów. No widzisz, objął mnie baziak, z nami wszystko można, byle z cicha i ostrożna. Wybuchnęliśmy śmiechem. Konflikt został zażegnany. Ale wiedziałem, co może mi grozić, gdy okaże się, że nie umiem rozbroić alarmu i swą nieudolną dłubaniną spowoduje jego pobudzenie i prawie natychmiastowy przyjazd policji. Święty Pawle, miej mnie w opiece, westchnąłem cichutko. Ale słuchaj, Piątka, dlaczego ty tak bez zaliczki? My tu już na głowie stawali, za florenami rali w ziemi jak krety, no, dorwę jeszcze ja tego, co nas w te floreny wrobił. Na kantor chcieli napaść, z roboty zrezygnować albo samym, bez specjalisty jej spróbować, a tu nagle ty przyjeżdżasz i tak bez forsy się do roboty zgłaszasz. Dziwne to, nie? Nie powiem, że dla glin robisz, ale może na swój albo kolesiów rachunek. My się nacharujemy, a jak już będzie po wszystkim, to ktoś zajedzie szóstce drogę i powie: dawaj fanty. No, gadaj, jak to jest. Bo inaczej poprosimy. Wszyscy jakby nagle otrzeźwieli. Wstali z krzeseł i rozstawili się tak, bym nie miał drogi ucieczki. Na takich był tylko jeden sposób, siła na siłę. Poderwałem się z krzesła. A wam co? Szajba odbiła. Siadać mi tu na tyłki i to grzecznie, bo wam pokażę, jak się taki u nas załatwia, chociaż was czterech kozaków, a ja jeden. A ty tam nie sięgaj po kosę, to było do czwórki. Bo ci tak łapę przetrącę, że po nic nią w życiu nie sięgniesz Poskutkowało Usiedli na krzesłach grzecznie A Baziak nawet z aprobatą pokiwał głową Tak z wami trzeba Ale ja się jeszcze nauczę, powiedział Wyciągnął do mnie rękę Daj grabę, stary, przepraszam Ale wiesz, że jak swego nie upilnujesz To obcy ci o to nie zadba Wymieniliśmy nie wiem już, które tego dnia uściski dłoni z Baziakiem i całą resztą. Wreszcie wzniosłem szklankę z napojem HOP. No to, bracia, za jutrzejszą robotę. Naraz zadzwonił telefon komórkowy Baziaka. Ten obojętnym i lekceważącym ruchem sięgnął po niego i nagle zesztywniał. Ba, prawie poderwał się z fotela. Tak, jest, proszę pana. Oczywiście, nie zapomnijmy. Tak, o dzień później. Nie ma sprawy. Dla pana wszystko. Zawsze może Pan na mnie liczyć. Do widzenia. Ocierając pod z czoła jedną ręką, drugą odłożył telefony na szafkę. Wokół panowało milczenie. Przerwał je dopiero sam baziak mówiąc. Dzwonił pan zero. Podobnie musiało wyglądać mrowisko, gdy ktoś wetknie w kij, bezładna bieganina tu ubogacona o równie bezładne okrzyki. Wreszcie cisza i bezruch. Pierwszy odezwał się drżącym głosem trójka. Czego chciał pan Zero? Baziak usiłował się uśmiechnąć. Niczego szczególnego. Po prostu przesunął termin akcji o jeden dzień. Tak więc startujemy nie jutro w nocy, ale pojutrze. Aha, odwrócił się do mnie, ciebie szczególnie przeprasza za zwłokę. Na razie życzy połamania gnatów nam wszystkim. Hura, odpowiedzieliśmy zgodnie i sięgnęliśmy kto po kieliszek, kto po szklankę z napojem hop. Aha, jeszcze jedno, przetarł zachodzący już pijacką mgłą oczy Baziak. Pan Zero chce, żebyśmy jutro odwiedzili Olsztyński Zamek. Mamy jeszcze raz przyjrzeć się indy nawiewać w razie czego, a piątka sprawdzi aparaturę alarmową, czy nie sprawi mu zbytniego kłopotu. A teraz wszyscy. Tu potoczył zdumionym okiem po kolesiach, którzy już rozparci w rozmaitych pozach spali pochrapując z lekka na stole. Spać dokończył i padł nosem w szczególnie urodziwe pęto Po chwili salon zatrząsł się od chrapania baziaka. Spokojnie zadzwoniłem do niepokojących się o mój los chłopców. Uspokoiłem ich i zdałem krótką relację z popijawy baziakowców. Ostrzegłem też, że akcja włamania do olsztyńskiego zamku przesuwa się o dzień. Tak więc i dzień później mają zawiadomić policję. Gdybym się nie zgłosił i wtedy dopiero przekazać władzy speca. No i zaleciłem, żeby się nie denerwowali, na co Łukasz odpowiedział. Zdenerwować się, ale nie ma czym. Niech lepiej pan doradzi, jak uspokoić speca, bo on ciągle błaga nas o łaskę i darowanie mu życia. Inna sprawa, że Andrzej coraz schodzi do niego i złożonymi jak pistolet palcami celuje w niego. A żeby was, skończcie z tymi głupimi żartami z człowieka, który myśli, że jego życie jest w ciągłym zagrożeniu. Będziemy już grzeczni, odpowiedział Andrzej. Trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia, szefie. Ale Andrzej już idzie, żeby dręczyć z peca. A róbcie, co chcecie. Wyłączyłem telefon. Moi wspólnicy spali nadal. Przez chwilę przemknęła mi przez głowę charytatywna myśl, żeby ich poukładać na kanapach, ale zaraz ją odrzuciłem, kierując się inną myślą, jak sobie pościelesz, tak się weśpisz. Znalazłem łazienkę z rzadka tylko używaną wanną i zakosztowałem kąpieli, jakże różnej od pryszniców w garażu. Po wyszukaniu pokoju z miarę czystą pościelą poczułem się jak król i pogrążyłem w słodkim śnie. Wstawaj, wstawaj. Ktoś jęczał mi nad uchem i jednocześnie szarpał za rękę. Otworzyłem oczy. Szarpiącym okazał się baziak, którego bladoziemista ocera i przekrwione oczy były najlepszym dowodem. Że pić wódki nie należy, a zwłaszcza w większych ilościach. Udałem nieświadomego i spytałem. Co jest? Baziak z trudem oblizał spieszchnięty wargi. Jest kac. A poza tym musimy jechać do Olsztyna, do tego parszywego zamku. Oj, jęknął łapiąc się za głowę. Ale łupie. Że też mi się zachciało wczoraj tego picia. To przez ciebie skierował ku mnie oskarżycielski. Ale drżący palec. Przeze mnie rzeźko jak skowronek wyskoczyłem z łóżka i wykonałem kilka przysiadów. Już się ubieram, zaświergotałem Możesz zaczekać na mnie na dole? Baziak zszedł po schodach krokiem, w porównaniu z którym krok słonia jest tańcem baletnicy. Zszedłem zaraz za nim nucąc. A mówiłem: nie pijcie przed weselem, a prosiłem, przynajmniej nie za wiele. Przywitały mnie cztery pary przekrwionych ponurych oczu i rozliczne kartoniki i pudełeczka z kefirem i jogurtem. Oj za późno na teleki, za późno, pogroziłem baziakowcom palcem. No nic, postanowiłem nie przeciągać struny, jedziemy. Kto prowadzi u panów? Ja, ponuro odezwał się baziak. Ale co to znaczy, u panów? Zostajesz? Wzruszyłem ramionami. Ależ skąd? Jadę. Tylko nie z takimi szoferakiem jak ty. Jedzie od ciebie wodą na dwa metry. Po pierwsze, cenię swoje zdrowie, a ty coś mi nie wyglądasz teraz na kierowcę zdolnego bezpiecznie prowadzić w wóz, po drugie, w razie kontroli drogówki od razu wzbudzisz jej zainteresowanie. Nie, dziękuję. Jadę sam. Oczywiście tuż za wami. Po oczach dwójki i czwórki poznałem, że i oni woleliby jechać ze mną? Ale cóż, szef to szef. Wsiedli do Mercedesa. Dojechawszy, na szczęście, bez przeszkód do Olsztyna zaparkowaliśmy samochody na strzeżonym parkingu przy Nowowiejskiego i ruszyliśmy do zamku. Po drodze zwrócił moją uwagę stylowy budynek. Niedawno widać otynkowany na beżowo, prezentujący czystą secesję. Co tu się mieści? spytałem Baziaka. Hotel pod zamkiem. Niedawno otworzyli. Uśmiechnąłem się triumfalnie. Sprawdzimy więc, czy są w nim wolne miejsca. Ale jęknął Baziak. Spojrzałem mu w przekrwione oczy. A moja zaliczka? Spuścił wzrok. No tak. Okazało się, że w hoteliku jest jeszcze jeden wolny pokój, co prawda dwuosobowy, ale może go wynająć także jedna osoba już za 140 zł razem ze śniadaniem. Oczywiście biorę na trzy dni popatrzyłem znacząco na baziaka, ten stęknął, ale sięgnął do portfela. tak więc miałem kwaterę o kilkaset metrów od miejsca włamania. i to miejsce. Przepraszam, czy jest tu parking? Niewielki, ale jest uśmiechnęła się recepcjonistka. To mnie urządzało. Zapytałem jeszcze: Ten hotelik prezentuje się uroczo, Czy pani nie wie? Co mieściło się tutaj wcześniej? Po wojnie szkoła muzyczna, a przed wojną. To źródła różnie podają. Według jednych był tuk klub myśliwski, według innych loża masońska. Chętnie pogawędziłbym dłużej z młodą panienką o przeszłości hoteliku, ale nie chciałem wzbudzać podejrzenia wśród mych towarzyszy nagłym zainteresowaniem historią sztuki. Mnie miała interesować najnowsza aparatura alarmowa i elektronika w ogóle. Przestawiłem Toyotę na parking hotelowy i ruszyliśmy do zamku, siedziby Muzeum Warmii i Mazur. Odstawszy grzecznie w kolejce, kupiliśmy bilety i oto Muzeum Warmii i Mazur wraz z jego najcenniejszą perłą, wystawą sztuki sakralnej, stało przed nami otworem. Bóg jeden wie, ile kosztowało mnie, by nie zakrzyknąć. Złodzieje. W zamku są złodzieje. chwytajcie ich. Wiem, co cię powstrzymało. Pawełku, to co tak kocha komisarz Kmita z Moronga chęć złapania przestępcy na gorącym uczyneczku. Poza tym, boli Cię niechęć okazana dla amatora w komendzie wojewódzkiej policji niezbyt pewny jesteś tego, czego pewne są władze muzealne, elektronicznych zabezpieczeń i straży. Chcesz wszystkim pokazać, że racja jest po Twojej stronie i Ty zwyciężysz. Dlatego choć teraz po komnatach. Jakbyś je wymierzał krokami. Częściej niż na eksponaty, patrz na przewody aparatury alarmowej, zerkaj od czasu do czasu na jej czujniki, sprawiaj wrażenie, jakbyś chciał sprawdzić skuteczność zabezpieczenia okien. Niech twoi nowi przyjaciele nie wątpią ani chwili, że zaangażowali zawodowca. Oni muszą być pewni, że pracuje z nimi fachowiec nad fachowcami. Wreszcie, przyjaciele stwierdzili, że musimy jeszcze dokładnie przejrzeć pod zamcze. Cóż było robić? Zamiast w ciszy i spokoju zwiedzać wystawę, musiałem gramolić się wraz ze złodziejami po stoku przy zamkowego wzgórza. Udzieliłem kilka mniej lub bardziej sensownych rad. Zostały one wysłuchane z szacunkiem. Co prawda, jedna z nich prowadziła przyszłych uciekinierów wprost do wytrysku ścieku, ale skoro oni nie widzieli błędu w mej wskazówce, "Ja miałem się nad nimi litować." Nadeszła pora mojego rozstania z Baziakowcami, aż do chwili, gdy wezwą mnie przez telefon. Hasło, bo o nim nie zapomniano, godne było tej wspaniałej akcji: rubin na szafirze. Co prawda kusiło mnie zapytać, czemu jeszcze nie dodano podnóżka z pereł, ale zmilczałem. Wyciągnąłem natomiast rękę leniwym gestem: No, jedynka. Forsa, forsa." Ależ, zajakał się Baziak, przecież hotel, a ty mówiłeś, że żadnej zaliczki. Posłuchaj, Baziak, odezwałem się pełnym wstrętu głosem, ja nie mówię o pieniądzach, mówię o głupich trzech, czterech bańkach, które pomogą mi przeżyć dwa dni w tym pięknym mieście. Ależ, stęknął Baziak, zmilcz, człowieku. Starannie wytarłem nos w chustkę. Podjąłem się pracy bez zaliczki, bo czasem kolega jest w potrzebie, co może spotkać ci i mnie. Ale wybacz, dla żebra ja pracować nie będę. Ależ, stęknął po raz drugi Baziak. Ty, słuchaj, co do ciebie mądrzejszy mówi, cyknęli, ku memu zdumieniu, Baziakowcy. Nie zdążyłem nawet zauważyć, kiedy, a już w lewej ręce trzymałem 400 złotowe banknoty. Jeszcze kilka uścisków dłoni, zapewnień nie przy telefonie i. Byłem wolny. To znaczy wolny do czasu, gdy mnie wezwie przez telefon baziak albo tajemniczy pan zero, w którym domyślałem się. Tak, ale mogłem się tylko domyślać. Wróciłem do hotelu pod zamkiem, gdzie przez długie chwile cieszyłem się kąpielą, a potem udałem się przez ulicę do Grill, Boro, restauracji. Które pod dachem, a o tej porze roku najczęściej pod gołym niebem, podejmuje gości pysznościami jugosłowiańskiej kuchni. Ja zamówiłem korzystając ze stypendium Baziaka jako główne danie obiadowe górmańską plyskawicę i wierzcie mi, że po dodaniu do tego na deser parzonej po turecku kawy ze śmietanką, wyszedłem z restauracji czując się jak młody Bóg.